W poprzednim nagraniu pokazałam Ci, jak tworzyć nazwy prostych łańcuchów i pierścieni węglowodorów nasyconych. Teraz przejdźmy do bardziej skomplikowanych przykładów. Zajmijmy się nazwami węglowodorów nasyconych, rozgałęzionych. Zacznijmy od utworzenia nazwy dla cząsteczki o następującym wzorze szkieletowym. Zobacz, nie mamy już do czynienia z łańcuchem prostym. Mamy tu pewne odgałęzienie tego łańcucha. Jak nazwać taką cząsteczkę? Otóż musimy kierować się kilkoma zasadami. Po pierwsze, musimy odnaleźć główny łańcuch węglowy. Jest to łańcuch o największej liczbie atomów węgla. Jeśli jako łańcuch główny wybierzemy ten, to będziemy mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem atomów węgla w łańcuchu. Ale gdybyśmy chcieli wybrać ten, to mielibyśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć atomów węgla w łańcuchów. Zobacz, że nie jest to ostatnia możliwość. Gdybyśmy wybrali ten łańcuch, to byłby on zbudowany z czterech atomów węgla. Więc najdłuższym łańcuchem w tej cząsteczce jest łańcuch o dziewięciu atomach węgla. Nasz węglowodór to pochodna nonanu. W kolejnym kroku należy ponumerować atomy węgla tak, aby ta dodatkowa grupa, która nazywa się grupą alkilową, ponieważ pochodzi od węglowodoru, znajdowała się przy atomie węgla, opatrzonym możliwie jak najniższą liczbą. Mówimy, że grupa alkilowa, będąca podstawnikiem, musi być przyłączona do atomu węgla o jak najmniejszym lokancie. Lokancie, czyli liczbie wskazującej na jego położenie. Jeśli zaczęlibyśmy liczyć od tej strony, to grupa alkilowa znajdowałaby się przy atomie węgla o lokancie 7. Natomiast gdybyśmy zaczęli liczyć od drugiej strony, to grupa alkilowa znajdowałaby się przy trzecim atomie węgla. Aby atom węgla, przy którym znajduje się podstawnik, miał jak najniższą wartość, Wskazującą na jego położenie w łańcuchu głównym, to musimy numerować od tej strony. W kolejnym, trzecim kroku, należy zastanowić się, jak nazwać podstawniki znajdujące się w związku. Tutaj mamy podstawnik z jednym atomem węgla. Idąc po najmniejszej linii oporu, można by chcieć nazwać ten podstawnik metan, bo podobnie jak metan ma jeden atom węgla, ale nie jest to poprawna nazwa. Grupa alkilowa od węglowodoru różni się tym, że jest ona jedynie fragmentem cząsteczki alkanu, który powstaje w wyniku formalnego oderwania jednego atomu wodoru od węglowodoru. Więc gdyby wzór tej cząsteczki wyglądał CH4, to faktycznie byłby to metan, ale my mamy CH3, więc to jest tak zwana grupa metylowa. Idąc dalej. Ten związek to etan, a taka grupa to grupa etylowa. Tutaj mamy propan, a grupa nazywa się grupą propylową. Ta grupa powstała dzięki oderwaniu jednego wodoru od cząsteczki butanu, więc jej nazwa to grupa butylowa. Zobacz, aby nazwać ten związek, wystarczy nam znajomość tych trzech zasad. Łańcuch główny to nonan. Następnie, przy jego trzecim atomie węgla, przyłączona jest grupa metylowa. Więc piszemy sobie trzy. Następnie liczbę od liter musimy oddzielić myślnikiem. I mamy trzy myślnik. Teraz dodajemy nazwę grupy. Ale nie piszemy grupa metylowa, tylko słówko metylo. I dopisujemy nazwę głównego łańcucha. Nonan. I otrzymaliśmy nazwę. 3-metylononan. Dla przećwiczenia tych trzech zasad rozwiążmy inny przykład. Podam Ci nazwę węglowodoru, a Ty zatrzymaj to nagranie i spróbuj narysować wzór grupowy i szkieletowy tego związku chemicznego. Jak będzie wyglądał wzór półstrukturalny i szkieletowy dla 3-etyloheptanu? Po pierwsze sprawdzamy ile atomów węgla ma najdłuższy łańcuch. Główny węglowodór to heptan, więc ma on 7 atomów węgla w cząsteczce. Teraz widzimy, że przy trzecim lokancie znajduje się podstawnik. Tym podstawnikiem jest grupa etylowa, czyli grupa alkilowa, jaka powstanie w wyniku oderwania jednego atomu wodoru od etanu. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak dopełnić tą strukturę taką liczbą wodorów, aby każdy atom węgla. Był czterowiązalny. Przypominam, że mamy do czynienia ze wzorem półstrukturalnym, więc nie zaznaczamy w tym wzorze wiązań pomiędzy węglem a wodorem. Mamy wzór półstrukturalny. Teraz kolej na wzór szkieletowy. Na końcach linii znajdują się atomy węgla z odpowiednią liczbą atomów wodoru. Przykład rozwiązany. Rozwiążmy jeszcze jeden, ostatni już przykład. Spróbujmy nazwać tą cząsteczkę. Najpierw należy znaleźć najdłuższy łańcuch. Gdyby to był ten, to mielibyśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atomów węgla w cząsteczce. A gdyby to był ten łańcuch, to mielibyśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 atomów węgla w cząsteczce. W takim razie węglowodór ten to pochodna dekanu. Teraz zobaczmy, przy którym atomie węgla znajduje się podstawnik. Licząc od lewej mamy lokant numer 5, a licząc od prawej mamy szósty lokant. Więc atomy węgla należy ponumerować od lewej strony. Wtedy podstawnik znajduje się przy atomie węgla o najniższym możliwym numerze. I ostatnia sprawa. Musimy określić nazwę podstawnika. Składa się z trzech atomów węgla, które są połączone ze sobą jedynie wiązaniami pojedynczymi. Jest to grupa propylowa. Nazwa węglowodoru to pięć propylodekan. Myślę, że na razie wystarczy.